Chwała Bogu, drodzy miłowani, drogi Kościele, próbnienice Jezusa Chrystusa, z łaski Bożej Tobie mi jest dzisiaj dane być na tym miejscu. Może już drugi dzionek, kochani, ale myślę, że ten czas to jest szczególnie błogosławiony i ta pamiątka, no często mówimy o święcie, ale święto to również, a może nadej, albo przede wszystkim to jest krąg wydarzeń upamiętniających. Dzisiaj, jak i w wczorajszym dniu, obchodzimy pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa, przyjścia tutaj na ten świat. Największe, ktoś pięknie powiedział, jest to jedno z największych, z najdonoślejszych wydarzeń w dziejach ludzkości, kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Człowieczy, Syn Błogosławionego, Syn Najwyższego, przyszedł na tę ziemię. I kochani, kiedy większość skupia się na tym i mówi się w ten świąteczny czas o okolicznościach, i czyta się takie fragmenty, no dla nas jako odświeżenie, również jako dowód historyczny na to, że to miało miejsce. Ewangelie o tym mówią, Słowo Boże o tym mówi. I nas to utwierdza w przekonaniu i mamy tą wiarę w sercach. To było, to się stało. Ale kochani, chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć i skupić się na rezultatach przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. To w jaki sposób od tylu lat może czytasz Biblię, Ewangelię, i może większość z nas już nawet te cztery, trzy miejsca ze Słowa Bożego pamięta ten początek Ewangelii, każdej z nich. Ale kochani, kiedy popatrzymy, co dało nam przyjście Jezusa Chrystusa, co przyjście Jezusa Chrystusa wniosło w Twoje i w moje życie, myślę, że każdy z nas w tym temacie jest indywidualnością. Chciałbym rozpocząć takim wersetem, kochani, na przywitanie dla Was wszystkich. Jest to szczególny werset. Kiedy przeczytałem go, tak pomyślałem, Panie, to są czasy, w których nam jest dane żyć. Wiele pokoleń tym żyło, wiele pokoleń tego oczekiwało, wiele pokoleń tutaj w tej naszej ziemskiej pielgrzymce tego doświadczyło. Wiecie, 29 rozdział proroka Izajasza, pierwszy werset, druga jego część mówi, dodawajcie rok do roku, a święta niech mają swoją kolejność. Wtedy, kochani, wtedy coś się stanie. I ten czas, który jest mi dzisiaj dany, może z łaski Tobie i mi kolejny rok dodaliśmy do naszego życiorysu, starsi, bogatsi, bardziej ubogosławieni w doświadczenie, w przeżycia, w społeczność z Panem i chwała Bogu za to. Kolejne święta z łaski Bożej, kochani, kiedy Izajasz pisał o tym, odnośnie tego miasta, w którym skrośnił się Dawid, było to Ariel. I kochani, kiedy o tym pisał, to Żydów obowiązywały trzy święta, te takie najbardziej uroczyste, szczególne. To była Pascha, 14 dzień miesiąca Nisan, to jest kwiecień. To było dzień Pięćdziesiątnicy i to było również święto szałasów lub inaczej mówiąc święto namiotów. My dzisiaj z łaski Bożej obchodzimy drugi dzień pamiątki narodzin Jezusa Chrystusa. Biblia nam mówi pięknie i tak błogosławiony sposób, że pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona. Pamięć i życie z Jezusem dla Ciebie i dla mnie wnosi i przynosi błogosławieństwo. Amen. I Biblia nam mówi, że Pan Bóg posłał Jezusa Chrystusa po to, aby nam błogosławił. I to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć na sam początek, co przeżywam w swoim sercu, rozważam. Zresztą obiecałem to również Panu, Panie, jeśli będzie dana mi taka sposobność, okoliczność, chwila, aby móc mówić i świadczyć o Tobie, będę mówił właśnie na ten temat. Kochani, gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na swoje życie z perspektywy tego, co Jezus Chrystus dokonał dla Ciebie i dla mnie, myślę, że każdy z nas mógłby wymienić i to nie jedną rzecz. Kochani, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, miał określony cel, miał określone zadanie i On określoną rolę i On ją wypełnił w 100%. Kochani, kiedy czytamy w Słowie Bożym, Pan Jezus powiada w Ewangelii świętego Jana, kiedy stał przed Pilatem, o tym mówi, że królestwo moje nie jest tego świata, ale na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I chwała Bogu, bracie i siostro, że Ty znasz prawdę, że Ty wierzysz w prawdę i że prawda jest w
Twoim sercu. Amen. Drodzy miłowani, jest taki temat, no ktoś może powiedzieć, bracie, to może taki początek nauki, no może my byśmy chcieli już takiego stałego pokarmu, takiego głębszego wniknięcia w Słowo Boże, ale czasami jest tak, że my w swoim życiu, wydaje się, tak wiele wiemy, tak wiele przeżyliśmy, ale są sytuacje, które nam pokazują, że w rzeczywistości tak mało wiemy i znamy. Fragment, który chciałbym przeczytać dzisiaj ku naszemu wspólnemu zbudowaniu, a również abyśmy króciutko wniknęli w go i przeanalizowali, to będzie list apostoła Pawła. Otwórzmy wspólnie, kto ma swoje Biblię, kto nie rozstaje się ze Słowem Bożym, kto kocha Słowo Boże. 15 werset pierwszego rozdziału pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 15 werset. Apostoł Paweł tak pięknie ujmuje to w słowa i dla nas jest to wielkim błogosławieństwem i dałby, aby każdy, kto jest na tym miejscu, przyjął to słowo, żył tym słowem i otrzymał to błogosławieństwo, które jest w nim zawarte. Apostoł Paweł tak powiada i mówi, prawdziwa to mowa i całej pełni godna przyjęcia, godna, że Chrystus, Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Bracie, siostry, ilu z nas dzisiaj może podpisać się pod tym wersetem i powiedzieć, apostole Pawle, ty nie pisałeś tylko o sobie, ale dzisiaj ja patrzę na swoje nędzne życie, którym żyłem przez tyle lat i to, co uczyniłeś i to, co było zapowiedziane i kiedy stało się faktem, wiem, wierzę to i przyjmuję, że uczyniłeś to również dla mnie. Wiecie, kochani, dlaczego ten werset jest tak cenny? Nie tylko dlatego, że jest w Biblii, prawda? Ale apostoł Paweł chce wyczulić twoje i moje serce i potwierdza to. Biblia nam mówi, że mowa prawdziwa, ona trwa wiecznie, ale fałszywa tylko chwilę. Apostoł Paweł mówi, prawdziwa to mowa. On daje i ma to w sercu przekonanie. I to, o czym mówi, jest tego pewien, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat po to, aby zbawić grzeszników. Czy należysz do tego grona? Czy możesz powiedzieć, to o mnie mówi Słowo Boże? Jeśli tak, to co nas zobowiązuje, do czego słowo? Aby przyjąć to zbawienie, które daje nam i przyniósł i dokonał Jezus Chrystus. Bracie, siostry, gdyby dzisiaj każdego z nas zapytać tak indywidualnie, osobiście, na ile znamy Słowo Boże, na tyle znamy, na ile kochamy, na tyle kochamy, na ile pamiętamy, a cóż my dzisiaj wiemy o zbawieniu, prawda? Nam się wydaje, że to był akt, fakt, który ileś tam lat miał miejsce. Przyjąłem Jezusa Chrystusa, stałem się dzieckiem Bożym, przyjąłem chrzest, należę do Kościoła, służę Bogu i temat jest zamknięty. Ale kochani, kiedy wnikniemy w samo słowo zbawienie, co ono znaczy, co w nim się kryje, co ono niesie i jaką ma wymowę, to zobaczymy, jak wielkie jest bogactwo tego tematu, o którym mówi i pisze apostoł Paweł. O, że ta mowa, ona jest nie tylko tego, aby się usłyszał. To jest pierwsza faza, to jest początek. Ale apostoł Paweł mówi jeszcze, że ta mowa, ona jest godna przyjęcia. Te słowa są godne tego, aby one zamieszkały w twoim sercu, abyś ty żył tym słowem, abyś miał to przekonanie w swoim sercu. Coś godnego to coś, co ma wartość, coś, co błogosławia, coś, co przynosi błogosławieństwo, coś, co przynosi korzyści. I to jest wielka łaska Boga naszego i Jezusa Chrystusa. Kochani, cóż my dzisiaj mówimy, wiemy o zbawieniu? Wiecie, samo słowo zbawienie z języka greckiego w słowniku poszukałem. Znaczy soteria, to być uratowanym, zachowanym. Ale dalej patrząc na to słowo, kochani, w szerszym pojęciu, on ujmuje takie słowa jak wybawienie, uwolnienie, odnowienie, ocalenie i bezpieczeństwo. Kochani, to kryje się w Jezusie Chrystusie po dzień dzisiejszy. To dzisiaj Jezus Chrystus również oferuje to dla ciebie w dowód miłości i tego, jak bardzo cię kocha. Bracie, siostry, a jak być
zbawionym człowiekiem. Co mam uczynić, aby być zbawionym? Wczoraj żeśmy tak kiedy w tych rozmowach świątecznych z naszymi gośćmi rozmawialiśmy, poruszyłem ten temat. My no często ujmujemy to i skracamy, splecamy do jednego słowa. Ale kiedy patrzę nawet na apostolów, na uczniów Jezusa Chrystusa, w jaki sposób mając ten najcudowniejszy dar Jezusa Chrystusa na tej ziemi, im było dane widzieć Go, słyszeć Go, dotykać, rozmawiać, wieczerzać, odpoczywać. I kochani, oni tak wiele pytań. Był czas, kiedy już nie wiem, no kto będzie zbawiony, czy tylko niewielu będzie zbawionych. Kochani, wersety, które zapewne dobrze znacie. Ewangelia Jana 3,16, każdy zna, prawda? Ale kiedy opuścimy się o werset niżej, 3,17 jest powiedziane, bo nie posłał Bóg na świat Syna, aby co? Sądził świat, lecz aby świat był przez Niego co? Zbawiony, zachowany od gniewu. Bracia i siostry, co znaczy być zbawionym człowiekiem? Ktoś powie, bracie, to, co mówi Słowo Boże, wystarczy, aby być zbawionym. Ktoś powie, tak, Ewangelia Marka, 16 rozdział, tak wyraźnie ewangelista Marek powiedział, że kto uwierzy i da się ochrzcić, zbawiony będzie. Kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. List do Rzymian, 10 rozdział. Kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzy, że Bóg wzbudził Go z martwych, co? Zbawiony będzie. Pan Jezus powiedział, wytrwałości wam potrzeba, aby zbawić dusze wasze. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Tak na sam początek te wersety przytaczam. Ale kochani, kiedy popatrzymy i wnikniemy te słowo i co znaczy być, jaki jest stan człowieka zbawionego i co za tym się kryje. Pierwsza rzecz. Człowiek zbawiony to uwolniony od przekleństwa zakonu. I gdybyśmy chcieli wniknąć w Słowo Boże, to list do Galacjan 3,13 nam o tym mówi, że Jezus Chrystus stał się dla nas, wykupił nas od przekleństwa zakonu, stając się czym? Przekleństwem. Bóg powiedział, przeklęty człowiek, który co zrobi? Zawiśnie na drzewie. Jezus Chrystus to dla mnie i dla ciebie uczynił. I to wszystko jest w tym jednym słowie zbawiony. Jezus Chrystus, kochani, być zbawionym to również być uwolnionym od gniewu Bożego. Pierwszy Tesaloniczan 5,9 nam o tym mówi. Kochani, być zbawionym to również mieć w swoim sercu to, iż jesteś uwolniony od zatracenia wiecznego. Jesteś uratowany od zatracenia wiecznego. Nie będę czytał tych wersetów. Wiem, że czas świąteczny, grafik czasowy jest bardzo napięty. Ale kochani, kiedy patrzę na to słowo, ono mnie zdumiewa swoim bogactwem, swoją treścią i swoją wymową. Ktoś pięknie tak powiedział. Chciałbym to stwierdzenie dzisiaj przeczytać. I przez chwilę, abyśmy się zastanowili. Gdybyśmy zbawieni mogli uzyskać przez własne wysiłki, Chrystus nie musiałby umrzeć za nas. Chrystus nie musiałby dla nas je zdobywać. O czym to mówi, kochani? Bracie, no to nauka ludzka. Ale bracia i siostry, pamiętajmy o jednym fundamentalnej prawdzie Słowa Bożego. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada, 2 rozdział, 9-8 werset, łaską zbawieni jesteście, powiedzcie przez co? Przez wiarę. I co? Nie z was, a Boży to dar. I nie z uczynków, aby co? Ktokolwiek się nie chlubił. Nie mamy w sobie żadnego powodu do dumy. Nie mamy w sobie żadnego powodu do chluby. To, co mamy, to, co zawdzięczamy dziełu Jezusa Chrystusa na krzyżu. To dzieło zbawienia, ono się dokonało. I kochani, pamiętam, był taki czas w moim życiu. Uczyniłem w swoim życiu pewien,
pewną rzecz, wysłuchałem jednej prośby, dostosowałem się i zacząłem sobie w sercu rozmyślać, dobrze zrobiłem, czy też źle. No, wydawałoby się, jakaś tam argumentacja, motywacja by na to było. I powiedziałem, Panie, czy to ma jakąś wagę w Twoich oczach, czy też nie? Panie, jeśli dasz mi odpowiedź, ja będę o tym mówił, będę o tym zwiastował. Kochani, i pamiętam, że to było o niedzielnej społeczności i w poniedziałek Pan Bóg dał taką cudowną odpowiedź, która mnie wielce, wielce ubłogosławiła. I nie wiem, czy tylko to jest mój problem. W swoim życiu wiecie w 100%, że to, co robicie, jest dobre. To, jak postępujecie, jest prawidłowe. Te słowa, których używacie, one są właściwe. Ale ja miałem taki dylemat w swoim życiu i rozważałem w swoim sercu i prosiłem, Panie, daj odpowiedź i zrozumienie. Proszę Cię o to. I kochani, to, czym Pan Bóg mnie obłogosławił, to był psalm 116, które postawiło moje życie, moje przemyślenia, moją niepewność, moje wątpliwości w zupełnie innych kategoriach. Kochani, i tam jest tak cudownie powiedziane, z czym my ludzie możemy przyjść przed oblicze Boże? Z czym dzisiaj przyszedłeś na to miejsce? Mówisz, bracie, ja już tyle lat jestem wierzący. Ty wiesz, jak bardzo, i my o tym wiemy, jak bardzo Cię kochamy. Ale kochani, Dawid, on miał pewien dylemat w swoim życiu. Jest to zapisane w psalmie, jak już powiedziałem, 116, 12 rozdział. To jest pytanie. 12 werset, przepraszam, psalmu 116. Kto ma, otwórzmy wspólnie. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Bracia i siostry, czy kiedykolwiek nas to pytanie nurtowało jako chrześcijan? Pamiętam swojego czasu nawrócenie jednego człowieka, który wszedł do muzeum, zobaczył obraz i ten obraz ukrzyżowania Jezusa go tak bardzo nie poruszył. Ale wiecie, co go poruszyło? Podpis pod tym obrazem i napis. A on mówił tak, to uczyniłem dla Ciebie. A dolem był jeszcze drugie pytanie. A co Ty uczyniłeś dla mnie? Dawida to nurtowało, to poruszało jego serce, dotykało głębi jego wnętrza. I to wszystko, co widział, bogactwo, chwały, dostojeństwo ziemskim, z tytułami, z zaszczytami, on to wszystko miał. Ale on mówi, dobrze, to, co to Ty dałeś, a teraz co ja Ci mogę dać w zamian? Ja nie wiem, co Dawid wiedział na temat zbawienia, ale on tak pięknie powiedział o pierwszej rzeczy, co powinna być najcenniejsza dla Ciebie i dla mnie, która nas szczególnie, a może nade wszystko ubłogosławia. I on mówi o tym, podniosę kielich zbawienia. Bracie, siostry, podniosę to, co mam najcenniejszego od Ciebie. W tylu opresji mnie wyprowadzałeś, z tylu nieszczęść, tyle trudności i problemów miałem w swoim życiu, tyle niebezpieczeństw. Ty mnie przez to wszystko przeprowadziłeś. I ja to dzisiaj przynoszę w ofierze jako zwycięstwo przed Twoim obliczem, jaką tą łaskę, którą zakosztowałem od Ciebie. Druga rzecz. Wzywać będę imienia Pana. Przytoczyłem ten werset Jezusa Chrystusa, który powiedział, że kto wzywa imienia mojego, zbawiony będzie. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. A więc, kochani, patrząc na to wszystko, jakimi kryteriami kierował się Dawid. Wiecie, dlaczego Pan Bóg nas miłuje? Nie tylko dlatego, że nas stworzył, ale również nadej przede wszystkim dlatego, że my znamy Jego imię, że my wierzymy w Jego imię, że my mamy ten skarb w swoich naczyniach, który jest nam dany, a tym skarbem jest Jezus Chrystus. I trzecia rzecz, kochani, spełnię Panu śluby moje. Spełnię Panu, kiedy stajesz na ślubnym kobiercu, w moim życiu to miało miejsce, ten fakt 30 lat temu, obiecujesz wierność, obiecujesz miłość, obiecujesz tą wspólną drogę, która jest przed nami, ale kiedy dajesz obietnicę Bogu. Wiecie, ja nie wiem, jaki wy otrzymaliście werset ze Słowa Bożego w ten powitanie Nowego Roku,
ale powiem wam o swoim. I to, co otrzymałem, wiecie, mnie tak zasmuciło, oczekiwałem czegoś, no, w takich kategoriach, można by powiedzieć, bardziej pozytywnych, no, wiadomo, no, każdy by tego chciał. Ale otrzymałem werset, który mnie dotknął tak od wewnątrz. I tam było powiedziane z przypowieści Salomona, co ślubowałeś Bogu, to wypełnij, albowiem głupcy Jemu się nie podobają. Powiedziałem, Panie, jeśli otrzymam od Ciebie słowo, ja będę się tym dzielił. I to słowo Pan Bóg dał. I dzisiaj z wami z radością w sercu mogę się nim dzielić, aby to błogosławieństwo, które jest w nim i od niego, ubłogosławiono Twoje i moje życie. Dlatego Jemu niech będzie chwała. Nie szukajmy czegoś, kochani, czego my moglibyśmy dołożyć do dzieła zbawienia. Zbawienie Jezusa Chrystusa, ono się dopełniło. I patrząc na aspekt czasowy, on ma również swój czas, swój wymiar tego, co się stało, tego, co jest, a więc czas teraźniejszy i czas przyszły. Nie mamy czasu o tym mówić, ale kochani, pamiętajmy o jednym, że z ciała dla Jezusa Chrystusa nic nie damy. Nie dołożymy nic. To, co mamy, mamy z łaski. I kochani, kiedy patrzę na swoje życie i swoją postawę chrześcijańską, jest ofiara Jezusa Chrystusa, ona była całkowita, ona się dopełniła, ona się wykonała. Dla nas jest to dbać o to, pielęgnować, zabiegać o to, aby ten kielich zbawienia, który wręczył Ci Jezus Chrystus, którym obiecałeś i ślubowałeś, aby on zawsze był i on przewodził w twoim i w moim życiu. Był tą pochodnią, którą masz od Pana. Dlatego też, kochani, jeszcze jedna przypowieść na samo zakończenie. Ja ją bardzo przeżywałem w nocy i rozmyślałem sobie. Ja nie chcę powiedzieć to, co teraz słyszycie, że nasza zewnętrzna postawa nic nie znaczy. Ja nie mówię, że nasza moralność w obliczach Bożych nic nie znaczy. Ja nie mówię, że nasza etyka chrześcijańska nic nie znaczy. Nie o to chodzi. To ma swoje znaczenie. Ale do dzieła zbawienia ona nie przynosi i nic nie wnosi. Dlaczego? Wiecie, jest taka przypowieść Salomona. I on mówi dziwnie. Tak myślę, Panie, no może ktoś się poczuje urażony? I on mówi tak, że złoty kolczyk na ryju świni to jest tak, jak z piękną niewiastą, bez czego, powiedzcie, obyczajowości. Miałem brata w policji, teraz jest w stanie spoczynku na emeryturze i oni mieli w siebie w policji, wiecie, jaki dział? Obyczajówka, który dbał na sposób ludzki w systemie prawnym tego kraju, tego społeczeństwa o moralność. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, dbaj o to, przestrzegaj tego. To jest etyka chrześcijańska. Ale kochani, do dzieła zbawienia ono nic nie wnosi. Inaczej łaska nie byłaby łaską. Inaczej ten dar, który mamy od Boga Jezusa Chrystusa, który jest pełnym, doskonałym, całkowitym, nie byłby. Ktoś tak pięknie powiedział, cokolwiek my dodajemy do dzieła zbawienia, umyjemy z tego dzieła, które dokonał Jezus Chrystus na krzyżu. Dlatego też, bracie i siostro, czy dzisiaj te słowa są dla ciebie? Czy dzisiaj w swoim sercu, w swoim życiu masz ten kielich zbawienia? Czy dzisiaj przyjmiesz tą mową prawdziwą, potwierdzoną, udokumentowaną na stronicach Słowa Bożego? Jeśli tak, weź to błogosławieństwo z rąk Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale jeśli nie, nie trać czasu. Nie ma innego, nie ma w nikim innym. I nie ma żadnego imienia dane ludziom, przez które co? Mogli być zbawieni, a tym imieniem jest co? Kto? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Dlatego to imię jest tak cenne, tak drogocenne, tak niepowtarzalne i tak jedyne.